Piotr Żurek z Tarnowskich Gór to jeden z trojga niewidomych, którzy planują w przyszłym roku zdobyć najwyższy szczyt Afryki, Kilimandżaro. Naszym celem tej wyprawy jest pokazanie, że osoby takie jak my, czyli osoby niewidome, też są w stanie pokonywać przeszkody nie tylko związane z codziennym życiem, ale i pokonywać też takie przeszkody jak ta góra. I zanim ktoś pomyśli, że to niemożliwe, to trzeba podkreślić, że Piotr Żurek ma już za sobą starty m.in. w triatlonach. Ale zdobywać Kilimandżaro niewidomi nie będą sami. Pomogą im alpinista i himalaista Artur Małek oraz artysta kabaretowy i prezenter radiowy Mariusz Kałamaga. Myślę, że nawet to przygotowanie takie fizyczne nie jest tak ważne jak zaadoptowanie się do poruszania się bez oczu w takim ciężkim terenie, bo z tego co tam słyszałem od żony, która była tam wielokrotnie, to jest ten teren mieszany, że u góry jest taki typowy wulkaniczny, osypujący się żwir, a na dole jest dżungla, gdzie są korzenie, śliskie kamienie i myślę, że to będzie głównym problemem w zdobyciu Kilimandżaro, no i wysokość. Piotr zadzwonił do mnie w trochę innej sprawie, na zasadzie tego, aby pomóc mu nagłośnić daną akcję, to fajne wydarzenie, jako że pracuję w znanej rozgłośni radiowej. Ja powiedziałem, że no różnie może z tym być, natomiast po jakimś czasie tak pomyślałem, że a nuż fajnie by było dołączyć do takiej ekipy. Bo Mariusz Kałamaga od lat angażuje się w pomoc osobom niepełnosprawnym. Żeby jednak wyprawa mogła się odbyć, potrzebne są pieniądze i to nie małe, bo aż 180 tysięcy złotych. Uczestników wyprawy można wesprzeć na portalu zrzutka.pl, wpisując dotknąć Kilimandżaro.